Szanowni Państwo, bardzo dużo hejtu ukazało się pod powołaniem przeze mnie Armii Słowiańskiej. Otóż muszę Państwu powiedzieć, dlaczego ta armia powstaje. Wielu mówi, że niedługo będziemy tworzyć bazy na Księżycu. Zwracam się do hejterów, czy hejterów, cholera wie, jak wy się tam nazywacie. Zastanówcie się nad tym. Jeżeli Polacy, jest imigracja na terenach zachodnich państw, jak sądzicie, co znaczy jeden Polak jako jeden? Przykładowo w takim Los Angeles czy w Chicago. Nie znaczy nic. A jak sądzicie, co znaczy grupa? Grupa zjednoczonych Polaków, tworzących oddziały i pododdziały. Czy taką grupę trudniej rozwalić? Czy też nie? Pojedynczo giniemy. Jedność wśród Polaków to jest podstawa tworzenia tych oddziałów. Polak Polakowi ma być bratem, a nie wilkiem. I właśnie po to jest ta armia. A zresztą, cóż wy ode mnie chcecie? Przecież ja bazuję na naszych braciach żydowskich. Oni są inspiracją dla mnie. I dlatego tworzę tą armię. Wkrótce podam telefony do punktów rekrutacyjnych w innych państwach, do wszystkich miast powiatowych w Polsce, wojewódzkich i tak dalej. I prawdziwi Polacy, prawdziwi patrioci będą się zgłaszać. Przecież obowiązkiem naszym jako gojów jest bronić naszych braci Żydów. Przecież oni sobie nie poradzą w naszym kraju. Chociaż w naszym. Niedługo to będzie wspólny kraj. Będzie to Polin. Dlatego my jako goje musimy im usługiwać. Musimy szanować i traktować dobrze swojego pana. Szanowni Państwo, ja myślę, tu zwracam się do tych hajterów, żebyście wiedzieli o jednej rzeczy. Krytykujecie, ale nawet nie wiecie, za co krytykujecie. Przecież przymusowe szczepienia to mało. Nas już powinni czipować. No bo cóż tam, taki goj Polak może znaczyć? Nic. A nie wiem, czy wiecie, że biorąc przykład z naszych braci Żydów, my po prostu im pomagamy. No bo skoro powstało lobby żydowskie w Sejmie, w polskim Sejmie, to dlaczego mamy nie chronić tego lobby? Przecież to lobby to jest zalążkiem. A ten zalążek winniśmy chronić i ostrzegać ich przed jakimkolwiek zagrożeniem w postaci sygnalisty. Proszę Państwa, w mojej ocenie i w ocenie hajterów winniśmy palić świecy Chanuka nie raz do roku w Belwederze u prezydenta, ale najmniej 3 razy do roku. W Boże Narodzenie, na Wielkanoc i w Dzień Niepodległości. To będzie dobrze. Następnie ustawa 1066 plus rozporządzenia. No świetna ustawa. Nasi bracia Żydzi wchodzą sobie na terytorium Polski uzbrojeni, robią co chcą, jak chcą. No Sejm poszedł im na rękę. No i tak być powinno. Powinniśmy chronić tych naszych braci Żydów. No bo kto ich obroni w tak dużej Polsce? Wiecie, 3 miliony Żydów, panowie hejterzy i panie hejterki, mamy sprowadzić do Polski. No też musimy im zapewnić ochronę. No to będą właśnie ta nasza armia Słowian będzie ich chroniła. Tych Żydów, którzy przyjadą do Polski, do Polin. Wiecie, mało tego, że my będziemy ich chronić, to również wojska amerykańskie w Polsce będą ich chronić z możliwością strzelania do Polaków, do gojów. No bo tak musi być. No bo co tam, taki goj? Zabicie goja to nic. Ale naszego pana musimy dbać o naszego pana. Musimy go chronić z wszystkich stron. To, że oddaliśmy przestrzeń powietrzną dla Niemców do Odry, to co tam przestrzeń powietrzna? Przestrzeń powietrzna nas nie interesuje. Ważne, że mamy supermarkety, markety i korony. Szanowni Państwo, najważniejsze jest to, że wiecie, powstała też samoobrona żydowska w Polsce. Są tak zwane szkolenia bojowe żydowskich grup paramilitarnych.
No to my musimy brać z nich przykład. I dlatego my też musimy szkolić naszych ludzi. Po to, żebyśmy chronili te grupy. Oni będą zwalczać antysemityzm w Polsce. Jak ktoś powie coś na Żyda, to będą go lać w mordę. No bo goj nie ma prawa nic mówić. I tak być powinno. Mało tego, że tworzą grupy paramilitarne, ale mają również wywiad z siecią agentów działających pod przykryciem i infiltrują środowiska islamskie w Polsce. No muszą, no bo jeżeli islamiści wejdą, a z tego co wiemy to wchodzą, to co, jak zaatakują naszych panów Żydów, to my musimy ich chronić też. I z nich mamy brać przykład. Musimy tych, my jako goje po prostu, Polacy, musimy ich zabezpieczać, aby ich nie skrzywdzono. Właśnie w tym celu powołana jest armia. Mamy chronić braci Żydów, bo jeszcze są mniejszością u nas. No kto ich obroni? No rząd idzie im na rękę, parlament idzie im na rękę, prezydent idzie im na rękę, to nasza armia Słowian. Czyli gojów musi też im pójść na rękę. I dlatego musimy chronić, aby oni się poczuli jak we własnym domu. Myślę, że do hejterów to dociera. A jak nie dociera, to mogę to powtórzyć jeszcze raz. No ale nie chciałbym być brany za człowieka, który powtarza 15 razy to, co jest rzeczywiste. Dlatego zastanówmy się wszyscy, czy nie powinniśmy naszych braci Żydów chronić? Powinniśmy, ponieważ my jesteśmy ich poddanymi. To oni decydują. To oni nam dają zatrudnienie w zakładach pracy, tych niepolskich szczególnie. Oni nam dają pieniądze, oni nam dają środki na utrzymanie rodziny. Praktycznie 85% jest w rękach obcych, czyli obcokrajowców. Nie wiadomo, gdzie nasi bracia Żydzi są usytuowani, w którym zakładzie. Bo tego to nawet premier, ani pan Morawiecki nie wie. Dlatego musimy dbać o ich bezpieczeństwo. Dlatego Armia Słowian będzie powoływana zgodnie ze statutem. No i co na to powiecie? Że źle robimy? No zastanówcie się. Albo prześpijcie się z tym tematem. To może wam szerzej otworzy oczy. Dziękuję bardzo.